Witam. Do tego pióra zakupu właściwie przymierzałem się prawie 3 lata i wreszcie jest. Pilot Fermo pokazał się na rynku w 2006 roku i to trzecia, że tak powiem, inkarnacja Kaplesa, a potem Decimo, teraz Fermo. To metalowe lakierowane pióro schowaną stalówką. Na końcu korpusu mamy tutaj taki otwór, no i oczywiście klips. Natomiast technika wysuwania i chowania stalówki taka sama jak w poprzednich dwóch wersjach. Najpierw zapadka się otwiera i stalówka się wysuwa, a odwrotnie po schowaniu się stalówki zapadka się zamyka. Natomiast nie ma tu przycisku z tej strony, a jest pokrętło, które właśnie wygląda tak oto. Nie widać tu żadnych strzałek, które by informowały o pokręceniu. Co najwyżej ta taka rzeźbiona struktura może sugerować, że się nim kręci. Stalówka w tym modelu jest oczywiście złota, rodowana. Tutaj widzimy spływak, no i wysuwa się niewiele, tylko mniej więcej w okolicy centymetra. Natomiast pióro jest troszkę grubsze niż Decimo, a cieńsze niż Kaples. Gdy ktoś trzyma właśnie tak, jak ja tutaj pokazuję, to na pewno mu ten klips będzie przeszkadzał, a wysuwa się sterówkę właśnie tak oto, przez pokręcenie, a więc już jedną ręką trudno jest to zrobić. Pióro świetnie wyważone, nic tu go nie pociąga do tyłu, natomiast tak jak mówię, trzeba użyć dwóch rąk, żeby to stalówkę wysunąć albo schować. Odkręcamy korpus, aby dostać się do wnętrza, w którym znanych nam już z poprzednich edycji Kaplesa i Decimo mamy właściwie taką samą jednostkę zajmującą się napełnianiem i pisaniem w tym modelu. Porównanie wielkości z Parkerem Duofoldem, Sonetem, Lamy Safari i Pelikanem 140 pokazuje, że zamknięte pióro jest najdłuższe i bez skówki też jest najdłuższe, no bo to jest bezskówkowe pióro. Także tu gdzieś z 1,5 cm dłuższe, równo 15 cm razem z wysuniętą stalówką ma to pióro, natomiast po schowaniu ma 14 cm. Natomiast to, co tutaj ważne, to średnica w tym miejscu, gdzie trzymamy pióro, to 11 mm, a więc jak dla mnie zupełnie przyzwoicie, 12 mm w najszerszym miejscu korpusu. Natomiast ile pióro waży, to się zaraz dowiemy. Oczywiście jest metalowa, więc 33 gramy. Krótko mówiąc, pisze się mi tym piórem świetnie, zresztą jak wszystkimi pilotami, chyba żebym trafił na jakiś felerny model, ale sobie nie przypominam, żebym trafił. Jest to FK, taka trochę japońska, ale może nie specjalnie cieńsza. Dociśnięcie tu mocniej nie poszerza specjalnie grubości linii, szybkie pisanie wykazuje, że tu nie ma jakichś przerywania dopływu atramentu. Jak widać, bez nacisku pióro sobie radzi zupełnie dobrze. Jeszcze nie wspomniałem o tym, ile trzeba przekręcić, żeby wysunąć stalówkę. Zrobiłem tutaj taki znaczek i przekręcam i to wychodzi pełny obrót. Natomiast schowanie sterówki jest bardzo proste, wystarczy tylko przekręcić troszkę, a sprężyna sama automatycznie chowa stalówkę. Sprzedawane jest w takim oto gustownym pudełku. Cóż powiedzieć, nic więcej poza tym, że tylko pisać i pisać. Do usłyszenia.